Pewnie zastanawiacie, Heros, ale jakim cudem ta prasa tyle ci bierze? Ano bierze mi taką właśnie szerokość roboczą, dlatego że sobie ją powiększyłem. Gdzieś tam 3 metry chyba w tamtą stronę, 3 metry w tą, czyli taki paseczek elegancko robi. Przygotowałem sobie wszystko tak, żeby mniej więcej mieć tutaj prosto to do zrobienia. Miejmy nadzieję, że w 20 minut na odcinku się wyrobimy. Zrobiłem sobie raz, dwa, trzy, cztery przejazdy, takie dosyć większe. Obstawiam, że takich obelek kwadratowych SIPMY z właśnie 1000 hektarów wyjdzie nam, no, tak z 50 tysięcy, tak mówię, około właśnie teraz, bo tych belek na chwilę obecną, jak dojedziemy sobie do tego takiego miejsca jednego, to wam pokażę tutaj o zaraz ile mniej więcej, albo w sumie niech sobie jedzie, a ja wam teraz pokażę. Już mamy 263 belki, zobaczymy ile wyjdzie jak dojedziemy do końca pola. Ale naprawdę, no takie prace polowe, dziś ostatni odcinek też fajnie się przyjął, że kosiliśmy to wszystko 10 bizonami. Dosyć fajnie ten odcinek też wyglądał, mi się podobał, wam też się podobał, dlatego czego by czegoś takiego nie robić. Jeszcze będzie jeden odcinek odnośnie orki, tego wszystkiego, ursusem C330 i pługiem dwuskibowym. Także pomysł na kolejny odcinek już oczywiście ja mam. Będzie to, tak jak mówiłem, jeszcze w 2019 roku, a początek 2020, a może nawet i 31 grudnia, chociaż wątpię, wyjdzie mapa, save i modpack. No i, znaczy nagranie tego wszystkiego, tak naprawdę stworzenie tego modpacku, czy tam save'a i w ogóle, to nie jest nie wiadomo ile pracy. Najgorsze w tym wszystkim będzie po prostu stworzenie modpacku.